Fotografujesz. To jest taka pasja? Tak, bardzo lubię, bardzo lubię. Chyba tak. Chyba w sumie, wiesz co, tak, pasja. Kurczę, lubię ten temat. Lubię ten temat, lubię obraz, lubię backstage, jeżeli za każdym razem mogę sobie pozwolić na to, żeby mieć aparat ze sobą na planie albo nawet na takich imprezach i pokazać ten świat, nie kiedy ja jestem, znaczy kiedy ja jestem fotografowany, ale kiedy ja fotografuję, jak to wygląda z zaplecza. Wydaje mi się, że to zawsze daje jakiegoś takiego dodatkowego smaczku, nie? I nie wiem, ja osobiście bardzo lubię taki klimat i takie zdjęcia mi gdzieś tam przyciągają, ponieważ wiem, jak to wygląda z tej strony, to chcę, żeby ludzie widzieli, jak to wygląda z tej strony. Po prostu rozmawiamy i nagle leci flash, mówię, Bobek, błagam cię, przestań, nie teraz, nie, wiesz, ale wtedy oczywiście są albo najlepsze, albo najgorsze niestety zdjęcia. Jak są najgorsze, staram się ich nie upubliczniać. Mam ich wiele. Na filmie robię również zdjęcia, nie wywołuję, ja tylko już skanuję potem sam, więc ten cały chemiczny proces jest mi obcy. Osobiście ja bardzo bym chciał mieć wpływ od samego początku na powstawanie tego obrazu. Niemniej jednak ja po prostu nie mam fizycznie czasu na to, nawet zapisać się na kurs, pójść do kogoś i pobawić się w, nie wiem, w te czary Marii, całą chemiczną tą magię wywoływania filmu. Na pewno kiedyś bym bardzo chciał, ale do tego trzeba cierpliwości, ja po prostu akurat tego mi brakuje.